Poeta serca. Oto tytuł dzisiejszego odcinka Gawędy historyczno-literackiej Zygmunta Nowakowskiego. A dzisiaj, piękne panie i łaskawi panowie, zaczniemy pogawędkę z zupełnie innej beczki. Zamiast gadać, zanucimy śliczną, starą, a zawsze młodą pieśń. Proszę się jednak nie lękać, nie ja będę śpiewać, ale wręczę się kimś innym, kimś, kto ma ładny głos i kogo zapewne pamiętacie państwo z czasów, gdy lwowska rozgłośnia Polskiego Radia rywalizowała z rozgłośnią warszawską. Wręczę się piękną panią Władą Majewską, która przed wojną była niemal dzieckiem i czarowała słuchaczy swym wdziękiem. Lwowianka, rodowita lwowianka, tajoi. Autor zaś pieśni, której fragment usłyszymy, Franciszek Karpiński, zwany poetą serca, urodził się niedaleko od Lwowa, bo na Pokuciu, w pobliżu Kolomyi. Więc pani Włada Majewska zaśpiewa sielankę o Laurze i Filonie, podczas gdy ja zadowolę się skromną rolą akompaniatora. Zagram na gitarze, choć mi jak Jankielowi w panu Tadeuszu ręce zgrubiały, choć odwykłem od grania, choć nie śmiem i panu się wstydzę. No, z pomocą Bożą może jakoś to pójdzie. Ale jeszcze słówko. Imiona w tej sielance, w tej pieśni są obce, więc Laura, więc Filon, Doryda i tak dalej, lecz sama sielanka jest polska, arcypolska, pachnąca malinami, zielona od jaworów, pełna róż w pleciance, srebrna miesiącem, rozśpiewana głosem kurów, które pieją. Zaczynamy. Już miesiąc zeszedł, psy się uśpiły, i coś tam klaszcze soborem. Pewnie mnie czeka mój Filon miły pod umówionym jaworem. Nie będę sobie warkocz trefiła, tylko w los zwiążę splątany, bo bym się bardziej jeszcze spóźniła, a mój tam tęskni kochani. Wezmę z koszykiem maliny moje i tę plecianke różowe. Maliny będziem jedli oboje, wieniec mu włożę na głowę. Jakież to śpiewne, jakie proste, jak pełne uroku. Minie lat niewiele i młody Mickiewicz, a wielbiciel Karpińskiego zaśpiewa: ona mu z kosza podaje maliny, a on jej kwiatki do wianka. Pewnie kochankiem jest tej dziewczyny, pewnie to jego kochanka. Co więcej, jeszcze za życia Karpińskiego, jak się rzekło poety serca, Mickiewicz w balladzie pod tytułem Romantyczność rzuci słowa: miej serce i patrzaj w serce. Serce nie jest jakąś nowością w poezji i piśmiennictwie polskim, ale Karpiński otwiera mu szeroko wrota i może on pierwszy podważa wiarę w absolutną władzę rozumu. Po zdziczeniu, jakie przyniosły nam czasy saskie, Polska weszła na drogę oświaty, odrabiając szybko wszelkie zaległości. Fizyka eksperymentalna, algebra, filozofia, astronomia, medycyna, historia naturalna i inne umiejętności rozwinęły się w skali bardzo szerokiej. Jak rozwinął się przemysł, handel, uprawa roli, a przy tym, to należy mocno podkreślić, rozwinął się kult języka polskiego. Ksiądz Kolonta i tak charakteryzuje oświatę z czasów poprzedzających utworzenie Komisji Edukacji. Panowanie kilku królów cudzoziemców, którzy nie umieli mówić po polsku, było pierwszą i najważniejszą przyczyną zepsucia naszej mowy. Obywatele jednej ojczyzny, których oświecenie i zgoda powinna była sprawić szczęście powszechne, nie rozumieli się między sobą.
Gardził magnat niemówiącym po francusku Polakiem. Oszukiwał i kłócił magnatów, przebiegły w złej łacinie jurysta. Był ofiarą wzgardy i oszukania ten, który ani po francusku nie mówił, ani jurystowskiej łaciny nie znał. Wielką jest zasługą pisarzy czasów stanisławowskich, że wymościli ścieżki językowi polskiemu, jak wielką jest zasługą działaczy wieku oświecenia, że wpuścili prąd świeżego powietrza do zatęchłych, barbarzyńskich szkół klasztornych. Ale zarówno literatura, jak prasa, jak podręczniki odznaczały się bałwochwalstwem rozumu. Poezja, i to na szczytach, więc na przykład poezja Krasickich albo Trębeckich, cięta, wyszukana, wysoce artystyczna, choć nas zachwyca swą formą, przecież wydaje się nam trochę jakby oschła albo zimna, wyrozumowana. Brak w niej pewnej struny, którą dopiero znajdziemy u Kniazina, przede wszystkim u Karpińskiego. Zacowała na wstępie przykazanie Mickiewicza: miej serce i patrzaj w serce. Lecz tę zasadę sformułował Karpiński, mówiąc: wejdź pierwej zawsze, o ile możności, w serce twoje. Radź go się i słuchaj. A dopiero co w niem zacząłeś, niech głowa i dowcip dokończy. Oto najmocniejsza sprężyna sztuki. Gdyż to tylko łatwiej pamięci naszej trzyma się, co serce dotknąć mogło. No i teraz wiemy już, dlaczego Karpiński zyskał miano poety serca. Jeśli nie był pierwszym, który uderzył w tę szczero złotą strunę serca, wtedy powiedzieć można bez przesady, że on pierwszy uderzył w nią mocno i jej dźwięk trwać będzie bez przerwy. Karpiński jest poetą czułym, jest marzycielem, jest jakby naczyniem imaginacji, jest piewcą natury i mówi o poecie. Dla niego widowisko natury otwarte jest, ażeby samemu sobie zostawiony w milczeniu rozpamiętywał piękności jej. Dla niego uśmiecha się przyjemnie łąka, dla niego zachód słoneczny tę bogatą chmurą przyległym rozdaje barwę. Księżyc okropnej nocy w cichości panuje. Dla niego szumią nawalne wody. Dla niego słowik wyśpiewuje. Potem skowronek wschodzące słońce wita i pobudziwszy naród powietrzny, sforne ptaków śpiewania, ich pewnie miłości zaczęły się piosnki. Karpiński sam nie jest ptakiem wielkiego lotu, ale otwiera drogę tym, którzy już idą, już nadlatują. Otwiera drogę romantykom polskim. Był człowiekiem głęboko religijnym, jednak dalekim od fanatyzmu. Sam pisze tak: do kościołów nieczęsto kwapiłem się, ale widuję Cię, Boże, na słońcu wschodzącym siedzącego i oglądającego światy niepoliczone. Więc według niego Bóg siedzi na słońcu wschodzącym. A Słowacki powie: Boże, kto Ciebie nie czuł w Ukrainie błękitnych polach, kto Cię nie widział nigdy, wielki Boże, na wielkim stepie, przy słońcu nieżywym. Jest w tych wierszach Słowackiego jak gdyby echo słów poety serca. Obaj widzą Boga w słońcu, w błękitnych polach, w stepach, w naturze. Karpiński, jak się rzekło wyżej, prostuje ścieżki romantyzmowi polskiemu, choć sam w życiu romantykiem raczej nie był. To chrecz kosiej, to dobry gospodarz, to trochę kutwa, liczy grosz, skąpiradło. W pamiętnikach swych pisze: byłem skłonny do kobiet. Jednak za chwilę przyjrzymy się jego amorom, by stwierdzić, że ta skłonność bywała bardzo wyrachowana. Lecz na razie jeszcze słów kilka o przyrodzonym zmyśle oszczędności.
Byłem chroniącym się wydatków niepotrzebnych, a szanującym do zadziwienia inszych rzeczy nabyte. Tak mam dotychczas zwierciadło z szufladkami do golenia się, które całe służy mi od 44, a zegarek od 49 lat, tylko jak stary sługa, pomału idąc, opóźniający się trochę. Rany boskie, lusterko, które ma 40 lat i nie stukło się. Zegarek liczy sobie bez mała pół wieku. Ten poeta serca potrafił uczulać sobie nie najmniejszy kapitalik, bo też, jak sam pisze, gry hazardownej i pijaństwa nie lubiłem. Zazdroszczę mu, gdyż ja trochę lubię jedno i drugie. A jak było z miłością u Karpińskiego? Pisał o niej przepięknie. Weźmy na przykład Mazurek. Dobranoc, Jacenta, i wam usta czyste, i słodkie oczęta, i piersi parzyste. To poezja, a życie? W teorii, w wierszu pod tytułem Trzeba się kochać, powiada o miłości. Ale i w ten czas, kiedy ją klołem, czuła, że była moim żywiołem. 4 razy w swym życiu Karpiński stał blisko ołtarza i 4 razy jakoś wyperswadował sobie małżeństwo. Pierwszą kandydatką była bidna jak mysz kościelna panienka Marianna Bresselówna. Oboje się kochali, jednak w poecie serca zwyciężył zmysł praktyczny. Karpiński zrezygnował, mówiąc: ja ubogi, wziąwszy tę szanowną pannę, chyba bym z nią na służbę poszedł. Z łzami oświadczyłem jej, ażeby za mego rywala poszła. No i tak skończyła się pierwsza, jak widzimy, nie bardzo ożywiała miłość. Numer drugi to bogaczka starościna ponińska. Rozwód? Ona nie chce brać rozwodu. Ale mąż umiera i pani starościna może rozporządzać swą ręką, lecz poeta serca, zresztą młodszy od niej o lat 14, jakoś się odkochał, co mu bynajmniej nie przeszkodziło przyjąć od owej magnatki 5000 złotych na pamiątkę. Numer trzeci także się nie udał. Panna Koziebrocka pragnęła, by Karpiński wykradł ją z domu, ale on wolał nie ryzykować. Numer czwarty to jakaś wdowa. Już ksiądz ma związać ręce z tulą, lecz Karpiński cofnął się niemal od samego ołtarza. Został do końca życia kawalerem. Ale ten zatwardziały kawaler był równocześnie twórcą jak gdyby filozofii kochania czy filozofii miłości. Wszelako piękniejszą od filozofii była jego poezja miłości. Przejawiało się w niej serce tkliwe, czułe, rzewne, wrażliwe i na wdzięki kobiece, i na niedolę ludzką, i na nieszczęście ojczyzny. Wydaje mi się, że w naszej literaturze nikt tak często nie płakał jak Karpiński, choć potrafił niekiedy uderzyć w ton zawadiacki, pełen humoru, posługując się rymem męskim, jednozgłoskowym, który stanowił naówczas nowość. Kusisz oczkiem wdziękiem słów, na urodzie swej się znasz i stąd starym sercem grasz. O, nie wdawaj się w ten bój, bądź ostrożnym, kwiatku mój, czynisz sobie ze mnie żart, a ja może stary czart. Pisał to mając już pod 80. Autor najbardziej popularnych 3 pieśni religijnych, więc kiedy ranne, wszystkie nasze dzienne sprawy i Bóg się rodzi, pisał zawsze jakby pod muzykę. Poeta serca był urodzonym śpiewakiem. A że dzisiejszą pogawędkę zaczęliśmy od muzyki, trzeba ją muzyką zakończyć. Już ręce trzymam na gitarze, już oddaję głos pani Wladzie Majewskiej. Prowadź mnie teraz, miłości śmiała, gdybyś mi skrzydła przypiewa, żeby najprędzej bór przeleciała, potem filona ścisnęła. Żebym najprędzej